Ja pierdzielę, znowu te, no wzięła się na mnie po prostu. No siema, siema wszystkim, z tej strony Myszu, um, i, 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 co, i jesteśmy ponownie w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Jesteśmy tu znowu, chociaż jej jeszcze nie ukończyłem, nie ukończyłem budowy, mimo tego, że zarzekałem się, że spotkamy się po raz kolejny już w Hogsmeade, niestety, łaaa, lag. Lag, lag antyskokowy ze schodów, żebym się nie zabił. Mniejsza. Spotykamy się znów w szkole, e, dlatego że wyniknęło kilka sytuacji, które wymagały ode mnie utworzenia nowego filmu. Jednocześnie niestety nie zdążyłem z kreacją szkoły. Trochę, trochę dłużej to trwa niż przypuszczałem. No ale cóż, samą szkołę, jej wnętrze i tak dalej. Oceniam na jakieś hmm, 95, może 99 nawet procent wykończenia, ale niestety tereny tutaj przyległe bonia tak zwane. To już niestety znacznie mniejszy procent, bo jakieś 15% zrobione. Tak mi się wydaje na oko. Hmm, trochę to czasochłonne, ale, ale spędzam tu dużo czasu i jestem, no jestem dobrej nadziei, mam nadzieję wielką, że uda mi się już wkrótce to wykończyć wszystko. Um, ale, ale, jest kilka informacji, e, które, um, które powinny Wam przybliżyć e, moją obecną sytuację, dlaczego to tyle trwa i tak dalej. Jedną z, jednym z... Nie, dobrze mówiłem. Jedną z przyczyn, o tak chciałem powiedzieć, jedną z przyczyn jest to, że w Hogwarcie jest kilka lokacji, o których w sumie wiadomo tylko tyle, że są, ale nie wiadomo na przykład dosyć istotnej rzeczy, czyli gdzie są. E, I znowu jakiś lagspike, przepraszam. I to między innymi spowalnia trochę tempo pracy. Na szczęście takie lokacje były dwie i swoim magicznym sposobem już je... Rozlokowałem mi pierwszą z nich był gabinet dyrektora. O nim wiadomo było tyle, że jest. Mniej więcej było wiadomo jak wygląda, ale nie, wi nie wiadomo było gdzie jest wejście. E, kilka części sugerowało, że jest gdzieś na korytarzu. Zaś w Pottermore. Jeśli ktoś z Was nie wie, czym jest Pottermore, to... No po prostu wygooglujcie, bo, bo nie chce mi się tłumaczyć. W Pottermore było zasugerowane, że samo wejście jest na błoniach. No też tu je umieściłem. O, To jest wejście do gabinetu dyra. Ja wiem, że te schody powinny się same ruszać i zawieźć mnie na górę, ale to jest Minecraft, nie oczekujcie zbyt wiele. Eee, więc tak, jedną z takich lokacji był gabinet dyrektora. No tak jak mówię, wiadomo było mniej więcej jak wygląda, ale nie wiadomo było gdzie jest. Przepiękny jest stąd widok, chyba naj, największy jakby procent szkoły stąd widać, bo widać i e, tutaj kawałek skrzydła centralnego i tutaj północno-wschodnie i tutaj błonia i w ogóle, w ogóle e, fajny widok, nie serio fajny widok. Drugą taką lokacją było skrzydło szpitalne. Skrzydło szpitalne prowadziło nieco inną taktykę problemową. To znaczy wiadomo było jak wygląda, ale nie do końca wiadomo było gdzie jest. Nie na tej zasadzie, że w ogóle nie było wiadomo, tylko wersje były dwie. O, wersje były dwie. Nie pamiętam według której książki gdzie. Ale jedna książka mówiła o tym, że e, znajduje się takowe skrzydło szpitalne na piątrze pierwszym. Inna książka, chyba trzecia swoją drogą, mówiła, że jest na piątrze trzecim. No i miałem dylemat, bo nie wiedziałem, gdzież do jasnej ciasnej ją ostatecznie umiejscowić i nie będę wam ściemniał, zrobię losowanie, po prostu rzuciłem monetą, wypadło na piętro pierwsze, więc jest na piętrze pierwszym, chyba mnie wzniosło trochę wyżej, o, jest na piętrze pierwszym, jest dosyć kolorowe, no bo szpital, wiecie, musi wnosić otuchę swoim pacjentom, także każdy ma łóżeczko, skrzynię na swoje klamoty, jakąś tam szufladę na leki. Kwiatucha, żeby mu nie było smutno, żeby mógł się może czymś opiekować. Takie W sumie bardziej drzewka Banzai. No i jest gabinet pielęgniarki. Ówcześnie pani Pomfrey, a teraz nie wiadomo. Może to być jakaś inna pani, a może teraz jest nawet pielęgniarz. Kto to wie? Eee. To jedna sprawa, która była dosyć istotna i, i o której chciałem wspomnieć, dlatego stwierdziłem, że warto. Zrobić jeszcze jeden odcinek ze szkoły. Panie, w ogóle szkoła wygląda nocą. Mraśnie. Pyk. O, też ładnie to wygląda. Pyk. Dobra, już, już. Eee, drugą, drugą istotną sprawą, o której chciałem wam powiedzieć, jest taka mała zmiana w moim podejściu do tej serii. Otóż to już nie będzie tak do końca taka seria, w której można tylko patrzeć jak ja robię i, i w sumie nawet nie patrzeć jak ja robię, a podziwiać efekty tej pracy i nic więcej. Od hmm, 7 marca zdaje się, od 7 marca można się stać dosłownie mówiąc częścią szkoły. Co to znaczy? To znaczy, że 7 marca postanowiłem dać Wam szansę. Stania się częścią Hogwartu. W sumie niewiele wytłumaczyłem, no ale już, już Wam mówię o co chodzi. Otóż w postach na Facebooku oraz w filmikach i tutaj zaznaczam w filmikach, nie w filmikach z Hogwartu, ogólnie w filmikach będzie pojawiać się taki oto znaczek i ten znaczek oznacza, że w danym filmie bądź w danym poście będzie Wam dana szansa trafienia do Izby Pamięci. Czym, że jest Izba Pamięci? Otóż to jest taka trochę odwrotność Izby Wytrzeźwień. Jak traficie do Izby Wytrzeźwień, to zazwyczaj budzicie się i nie wiecie, co się z Wami działo przez ostatnie kilka godzin. Tutaj natomiast, jeśli traficie do Izby Pamięci, nie budzicie się, za to wszyscy wiedzą, co zrobiliście, że tu trafiliście. Także dosłownie mówiąc, taka odwrotność. No i właśnie tak to będzie wyglądać. Za każdym razem, gdy ktoś dostanie się do izby, dostanie własną tabliczkę w pierwszym, jak to się nazywa rzędzie, chyba tak, w pierwszym rzędzie, w pierwszym rzędzie, wyjaśnione, za co trafił do Izby Pamięci jak, się, jak ma na imię, no i oczywiście inicjał nazwiska oraz którego dnia się tutaj znalazł. I jak widzicie 7 marca dałem na Facebooku pierwszą okazję do e, dostania się do Izby Pamięci. Być może w ostatnim rzędzie jeszcze będę dopisał e, z jakiej platformy tu trafili, czyli tu będzie Facebook, Facebook, Facebook. No a jeśli to będzie filmik to będzie podpis filmik i tak dalej. Z, y, mam nadzieję, że rozumiecie y, Także tak to wygląda Na razie mamy trzech W Izbie Pamięci to mi się bardzo podoba ta konstrukcja Myślę, że w tych, y, tych, tych Szkatułach, czy jakby to nazwać, w tych y, Galeriach, w tych, tych No nie wiem, nazwijcie to jak chcecie y, Będą osoby specjalnie zasłużone Jakieś takie naprawdę profwipy Póki co nie ma nikogo Jakie no i tak, to jest druga rzecz, którą Wam chciałem obwieścić i trzecia rzecz, po której myślę, że ucieszy się no, chyba każdy z Was, to to, że przez ostatni rok, znowu jakiś, znowu jakiś ciach był, przez ostatni rok dużo sobie myślałem, dużo się działo w ogóle, już pomijam fakt utracenia mapy, ale, ale chodzi o sam, samą ideę tej, yy, tej budowli dużo się działo i dużo sobie przemyślałem. Doszedłem do wniosku, że w sumie i tak robię to wszystko głównie dla Was. No i trochę dla siebie, wiadomo, chcę się sprawdzić, chcę yy, jakby <laughs> pójść za ciosem, dokończyć to, co zacząłem i tak dalej. Ale mimo wszystko też robię to trochę dla Was. I moje postanowienie, że będę bronił tej mapy ogniem i mieczem, krzesłem i w ogóle wszystkim y, czym, czym tylko się da wydało mi się nagle strasznie głupie zwłaszcza w świetle ostatnich zdarzeń, gdzie y, niemalże utraciłem ją bezpowrotnie Zatem postanowiłem, że domyślny plan o tym, że stworzę serwer, y, na którym będzie można zwiedzić mapę Zostanie przywrócony. To znaczy, że zdecyduje się na to, by taki serwer powstał. Pomimo zagrożenia, jakim są złodzieje, którzy tam sobie zainstalują jakieś pluginy, które będą pobierać mapę, no trudno, no niech pobierają. Myślę, że, że moja seria i mój kanał i, i, i ta mapa już na tyle wsiąkły w internet, że nikt nie uwierzy, że zbudował ją kto inny niż ja. I, 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 I jeśli nawet ktoś, ktoś będzie próbował przychwalać się, że to on zbudował, to szybko zostanie zdemaskowany i, i na nic pójdą jego starania, a ja mimo wszystko będę mógł dumnie potwierdzać, że, że to jedynie, jedynie ja pracowałem nad istotą. Tak wiem, cały czas pamiętam o koledze, który pomagał mi zbudować dwa piętra w Wielkiej Klatce Schodowej. Nie zapomniałem o nim, ale 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 mimo wszystko 99,9% tej budowy jest moje i tylko moje i i i myślę, że nikt nie będzie starał sobie jej głupio przywłaszczać. Hmm. Nie, nie będę tego zmieniał teraz. Być może to zmienię później. E, to chyba wszystko. Dosyć istotne informacje, sami przyznacie. To też będę musiał zmienić, bo to brzydko wygląda. E, dosyć istotne i, i chyba szczęśliwe informacje. Nie dość, że możecie stać się częścią mapy, to jeszcze możecie, e, będziecie mogli ją pozwiedzać, gdy ją kończę. No chyba fajnie. Nie wiem, ocenicie sami. <laughs> A na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za te wszystkie miesiące i w sumie już lata, które spędziliście razem ze mną obserwując postęp w budowie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną wszyscy do końca w niezmienionym składzie i, i razem później będziemy mogli na niej grać, stworzyć może jakiś serial internetowy. Nie wiem, <laughs> pomysłów mam dużo, no ale zobaczymy, które uda się wykorzystać. Na razie dzięki Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i na koniec jeszcze malutka lista tych lokacji, które zostały mi do ukończenia, by rozpocząć pracę nad dalszymi fragmentami mapy. Pozdrawiam, hej, trzymajcie się pa.